wollen einen Abschnitt lesen aus dem Buche Hiob. Chcemy przeczytać urywek z księgi Hioba. Hioba. Wir lesen Hiob 38. Z księgi Hioba 38 rozdział. Ab Vers 39. Od 39 wiersza. Und das gesamte Kapitel 39. Aż do końca 39 rozdziału. Erjagst du der Löwe in den Raum? Erjagst du der Löwe in den Raum? Am Ende, 39 bis 30. Ja, ja. Früher war länger. Ja. Księga Hioba, 38 rozdział, od 39 wiersza do końca 39 rozdziału do 30 wiersza. Czy ty dostarczasz łupu dla lwicy i zaspokajasz głód lwiąt, gdy się tulą w jaskiniach i leżą w gęstwinach na czatach? Kto przygotowuje krukowi pokarm, gdy jego pisklęta wołają do Boga i tułają się bez pożywienia? Czy znasz porę, kiedy kozice skalne rodzą? Czy pilnujesz czasu rodzenia łań? Czy możesz zliczyć miesiące, kiedy donaszają i znasz czas ich miotu? Przykucają, by ich młode przebić się mogły i pozbywają się swoich bólów. A gdy ich młode nabierają sił, wzrastają na otwartym polu, odchodzą i już nie wracają do nich. Kto wypuścił wolno dzikiego osła i kto rozwiązał pęta muła, któremu przeznaczyłem step na dom, a słoną krainę na mieszkanie? Kpi sobie ze zgiełku miasta i nie słyszy wrzasku poganiacza. Przebiega góry za paszą, szukając wszelkiej zieleni. Czy zechce ci służyć bawuł, albo czy przenocuje u twojego żłobu? Czy możesz powrozem przywiązać bawoła do bruzdy, albo czy będzie bronował za tobą zagony? Czy na nim polegasz, że ma dużo siły i chcesz mu powierzyć swój trud? Czy możesz mu zawierzyć, że zwiezie ci zbiory i sprowadzi je do twojego gumna? Strusica radośnie bije skrzydłami, lecz czy są to skrzydła i pióra bociana? Znosi ona na ziemi swoje jaja i wygrzewa je w piasku, a nie pamięta o tym, że może je zgnieść nogą, a dzikie zwierzę je zdeptać. Twardo postępuje ze swoimi młodymi, jakby nie były jej. Nie martwi się, że jej trud jest daremny, gdyż Bóg pozbawił ją mądrości i nie udzielił jej rozumu. Gdy spłoszona unosi się wysoko, szydzi z konia i jego jeźdźca. Czy ty dajesz koniowi siłę? Odziewasz jego kark w grzywę? Czy każesz mu podskakiwać jak szarańcza? Jego dumne rżenie sieje postrach. Drze kopytami ziemię, dumny ze swojej siły, wybiega na spotkanie zbrojnych. Drwi z trwogi i nie lęka się i nie ustępuje przed mieczem. Na nim chrzęści kołczan, błyszczy oszczep i dzida. Wśród zgiełku i hałasu pochłania przestrzeń i na głos trąby nie ustoi spokojnie. Ilekroć zabrzmi trąba, zarży icha i z daleka wyczuwa bitwę, gromki głos dowódców i okrzyk wojenny. Czy mocą twojego rozumu wzbija się jastrząb i rozciąga swoje skrzydła ku południowi?
Czy na Twój rozkaz wznosi się orzeł i ściele wysosi się orzeł i ściele wysoko swoje gniazdo? Na skale mieszka i nocuje na iglicach skalnych i stromych wierzchołkach. Stamtąd wypatruje żeru, jego oczy patrzą daleko. Jego pisklęta chciwie piją krew i jest wszędzie tam, gdzie są zabici. Die Verse, die wir gelesen haben, stammen aus der Rede Gottes zu Hiob. Wiersze, które żeśmy przeczytali, znajdują się w długim przemówieniu, które Bóg skierował do Joba. Ich denke, dass die meisten mit der Geschichte Hiobs vertraut sind. Myślę, że większość zna tą historię Joba. Gott hatte an einem Tag seinen ganzen Besitz vernichten lassen. Bóg pozwolił, aby w ciągu jednego dnia całe jego posiadłości zostały zniszczone. Alle seine Kinder, 10 an der Zahl, starben an einem Tag. Również wszystkie jego dzieci, a miał ich 10, w ciągu jednego dnia zginęły. Ich denke, dass hier niemand im Raum ist, der je so etwas erfahren hat. Ja myślę, że nie ma kogoś takiego w tej sali, który by takie nieszczęścia kiedyś przeżył. Und dann sagt dieser Mann, Gott hat gegeben, Gott hat genommen. A potem ten mąż powiedział, Bóg dał, Bóg wziął. Der Name des Herrn sei gelobt. A imię Boże niech będzie wysławione. Aber dann lässt Gott es noch zu, dass Satan auch seine Gesundheit anrührt. Ale potem Bóg jeszcze dopuścił do tego, aby szatan dotknął i zdrowie Joba. Und der Mann sitzt dann in der Asche. Ten mąż zasiadł w popiele. Sein ganzer Leib mit offenen Wunden bedeckt. Całe jego ciało było pokryte otwartymi ranami. Und es muss so kratzen, dass er sich mit einem Scherben die Haut kratzt. I tak go to wszystko razem też i swędziało, że wziął skorupę i drapał się po ciele swoim. Den eigenen Angehörigen ekelt es vor dem Anblick von Hiob. I nawet jego najbliżsi wypełniali się obrzydzeniem, patrząc na Joba. Und nachdem die Freunde eine gewisse Zeit unter dem Eindruck dieses Schmerzes geschwiegen hatten, odwiedzili go przyjaciele, którzy na skutek tego strasznego widoku przez długi czas milczeli, patrząc na niego. Suchen sie dann eine Erklärung für dieses Leid. I w końcu zaczęli zastanawiać się i poszukiwać wyjaśnienia, dlaczego powstało tak wielkie cierpienie. Und bei dieser Erklärung verletzen sie Hiob zutiefst. I wyjaśniając to, dotknęli i urazili Hioba do głębi. Weil sie nur eine Erklärung haben. Bo oni tylko znajdowali jedno wyjaśnienie. Hiob muss schwer gesündigt haben. Z pewnością Hiob ciężko zgrzeszył. Dies war aber nicht der Fall. Ale tak to nie było. Und so haben ihn diese Anklagen zutiefst verletzt. I swoimi oskarżeniami oni do głębi Hioba zranili. Sie haben seinen Schmerz unendlich vermehrt. Ból jego jeszcze w nieskończony sposób pomnożyli. Und er beginnt dann sich zu rechtfertigen. On zaczął się usprawiedliwiać. Und in der Verbitterung setzt er zum Schluss Gott auf die Anklagebank. A doprowadzili go do takiego zgorzknienia, że w końcu Job, można powiedzieć obrazowo, posadził Boga na ławie oskarżonych. Nach langer Zeit schweigen die Freunde. Długi czas przyjaciele milczeli.
Und Elihu, ein jüngerer Mann, erhebt sein Wort für Gott. I potem Elihu, najmłodszy z tym Elihu, najmłodszy z tych mężów, otworzył swoje usta, aby wstawić się za Bogiem. Und stellt die Größe Gottes vor. I on zaczął teraz przedstawiać wielkość Boga. Und zum Schluss ergreift Gott selbst das Wort. A na sam koniec Bóg sam zajął głos. Das beginnt mit Kapitel 38. I rozpoczyna się to od rozdziału 38. Er zeigt erst, dass der Schöpfer des Weltalls ist, Bóg, bis der Welt ist, Bóg, der Erde. Bóg pokazał, że on jest stwórcą całej ziemi. Er spricht davon, wie er dem Meer die Grenzen setzt. Mówi o tym, jak on ustanowił granice morzom. Wie das Klima in seiner Hand ist. Jak również cały klimat znajduje się w mocy jego ręki. Und wie selbst die Gestirne seinem Befehl gehorchen. Że nawet też i gwiazdy posłuszne są jego rozkazowi. Ab dem Vers, den wir gelesen haben, a począwszy od tego wiersza, od którego my zaczęliśmy czytać, spricht Gott von Tieren, die wir alle kennen. Zaczyna Bóg opowiadać o zwierzętach, które z pewnością wszyscy znamy. In den nächsten Kapiteln spricht von Tieren, die wir vielleicht nicht mehr so gut kennen. W następnym rozdziale, w 40, zaczyna mówić o zwierzętach, które może już tak nie znamy dokładnie. Auch bei dem, was Gott über die Tiere sagt, kommt seine Schöpferherrlichkeit zum Ausdruck. I w tym wszystkim, co on tutaj o stworzeniu opowiada, widać wyraźnie wspaniałość Boga Stwórcy. Aber auch die Herrlichkeit, dass er alles trägt und erhält. Ale również i widać tą chwałę Jego, że on przez moc swoją wszystko niesie i utrzymuje przy życiu. Und ich habe mich einmal gefragt, ob das eigentlich alles ist, was Gott sagen will. I ja siebie tak pytałem, czy to w zasadzie jest wszystko, co Bóg chciał o sobie powiedzieć. Wie groß er ist in der Schöpfung und in der Erhaltung derselben. Jak wielkim on jest w całym stworzeniu i w tym, jak on utrzymuje wszystko przy życiu. Und dabei dachte ich an einen Vers, an einen Abschnitt, den Paulus schreibt. I przy tym pomyślałem też i o pewnym wierszu, pewnym urywku, który napisał Paweł. Wo er das eine Gebot über die Ochsen zitiert aus dem Alten Testament. Gdy zacytował pewien pewnen przykazanie dotyczące wołu, dass man ihnen beim Dreschen das Maul nicht verbinden soll. Bóg powiedział, że jeżeli wół twój będzie mucił, to przy tej pracy nie zawiązuj mu pyska. Und Paulus wendet dann dieses Gebot im Alten Testament bezüglich dieser Tiere auf die Diener Gottes an. I Paweł ten cytat pochodzący ze Starego Testamentu zastosował w stosunku do tych sług Bożych. Und fragt dann, ist Gott etwa für die Ochsen besorgt? I pyta się mniej więcej tak. Czy Bóg tylko troszczy się o te woły? Womit Paulus nicht sagen will, dass Gott nicht für die Tiere sorgt. Paweł w ogóle nie chciał przez to powiedzieć, że Bóg się nie troszczy o zwierzęta. Aber seine große Sorge gilt den Menschen. Ale przede wszystkim jego główna troskliwość dotyczy ludzi. Gilt uns. Dotyczy nas. Und wenn man unter diesem Licht dieses Kapitel sieht, i gdy się spojrzy na to w świetle tego rozdziału, który żeśmy przeczytali, dann werden wir sehen, dass hier auch Gottes Fürsorge für uns zum Ausdruck gebracht wird. To zauważymy, że i Boża troskliwość w stosunku do nas została też i tutaj wyrażona. Und zwar in einer wunderbaren Weise. A to mianowicie w bardzo cudowny sposób. Ihr mögt gedacht haben bei dem Vorlesen, może żeście myśleli, gdy żeśmy czytali ten rozdział, das ist aber eine eigenartige Anordnung der Tiere. Że tutaj mamy opisany szczególny porządek wśród zwierząt. Wir haben zuerst vom Löwen und der Löwin gelesen. My najpierw żeśmy czytali o lwie. Dann kam ein Rabe. A potem nagle mowa jest o kruku. Dann eine Hirschkuh.
A następnie jest mowa o oder Steinbock. O łani. Das geht doch alles biologisch gesehen ganz durcheinander. Biologisch gesehen ganz durcheinander. To można by powiedzieć z biologicznego punktu widzenia, wszystko jest tutaj pomieszane. Das ist eine eigenartige Ordnung. Że to jest szczególnego rodzaju kolejność. Albo dziwna kolejność. So würden wir sie in einem Biologiebuch nicht finden. I tego rodzaju kolejność byśmy na pewno nie znaleźli w książce z biologii. Gott will uns auch keinen Biologieunterricht erteilen. Bóg też i nie ma zamiaru, aby udzielać nam lekcji biologii. Nein, diese Tiere sind nach ganz anderen Gesichtspunkten geordnet. Nie, te zwierzęta są tutaj wszystkie kolejno przedstawione z całkiem innego punktu widzenia. Die Löwen und die Raben. Lwy i kruki. Da ging es jedes Mal um die Nahrung. Za każdym razem tutaj w ich przypadku chodzi o pożywienie. Um das tägliche Essen. O codzienny pokarm. Ist das nicht etwas, was uns auch angeht? Czy to nie jest coś, co również dotyczy nas samych? Ich denke an die Bergpredigt. Bitte? Ich denke an die Bergpredigt. Ja mam teraz na myśli to kazanie na górze. Sind das nicht auch Sorgen, die wir haben? Czy to nie są też i troski, które my mamy? Was wir anziehen und was wir essen sollen? Że martwimy się, co będziemy jedli i w co się będziemy przyodziewali? Wenn du nicht arbeitslos bist, jeżeli nie jesteś bezrobotnym, wenn du gut verdienst, jeżeli dobrze zarabiasz, ist das vielleicht nicht deine Sorge. To może to nie jest przedmiot twoich trosk. Aber wenn jemand keine Arbeit hat, ale jeżeli ktoś nie ma pracy, wenn die staatliche Versorgung immer mehr zurückgefahren wird, gdy to zaopatrzenie dla bezrobotnych coraz to bardziej ze strony państwa się zmniejsza. Oder wenn wir an Kriegszeiten denken, albo gdy pomyślimy o czasach wojny, dann sind das durchaus Fragen, die uns bewegen können. To z całą pewnością są to uzasadnione pytania, które mogą nas do głębi poruszać. Es ist eigenartig, wie Gott das formuliert gegenüber Hiob. Jest to szczególny sposób, w jaki Bóg tutaj to sformułował w swojej wypowiedzi do Joba. Er fragt Hiob, erjagst du der Löwin den Raub? On pyta się tutaj Joba, czy ty upolujesz lwicy jej łup? Hiob musste natürlich sagen nein. Job musiał naturalnie odpowiedzieć nie. Er musste jede Frage negativ beantworten. W zasadzie każdy z tych pytań postawionych musiałby negatywnie odpowiedzieć. Aber was will Gott denn sagen? Ale co przez to Bóg chciał powiedzieć? Er will doch sagen, ich erjage der Löwin den Raub. Bóg chce przez to powiedzieć, ja upoluję tej lwicy jej łup czy pokarm. Hätten wir das je so gesehen? Czy my byśmy to tak widzieli? Würden wir nicht sagen, die Löwin erjagt den Raub? Czy my byśmy raczej nie powiedzieli, że to lwica sama sobie upoluje łup? Aber was Gott sagen will, ist, ich erjage der Löwin den Raub. Nie, to co Bóg chce tutaj powiedzieć, to to, że to ja upoluję tej lwicy jej łup. Sagen wir, ich bring das Geld nach Hause, ich arbeite ja schließlich dafür? Czy my też tak mówimy, ja przynoszę pieniądze do domu, bo przecież po to pracuję? Oder ist das die Gnade Gottes? Albo może to jest akurat łaska Boża. Ist es nicht er, der letzten Endes dafür sorgt? Czy to nie jest właśnie on, który koniec końców się o to troszczy? Fühlst du dich wie ein Löwe? Czy ty może się czujesz jak lew? Stark? Mocny? Das ist trotzdem Gott. To wiedz, że to też pomimo wszystko, co ty czujesz, jest Bóg za tym, der dir alles gibt. Który ci wszystko daje. Oder fühlst du dich wie ein Rabe? Albo może czujesz się jak kruk? Ein kleiner Vogel. Mały ptak. Wir haben gelesen. Myśmy czytali. Wer bereitet dem Raben sein Futter? Kto przygotowuje krukowi pokarm jego? Du sagst vielleicht, das findet er doch überall. Może ty powiesz, on znajduje pokarm wszędzie wokoło. Dann Korn, dann Wurm, dann Insekt.
Tam może ziarno, tam może jakiś robak, a może gdzie indziej jeszcze jakiś insekt. Das ist doch gar nicht schwierig. Przecież to wcale nie jest trudne. Wer bereitet dem Raben sein Futter? Ale kto przygotowuje krukowi pokarm jego? Gott. Krukowi pokarm jego? Gott. Bóg. Was mich auch bewegt. To, co mnie tutaj też i wzrusza w tym. Das tut Gott, wenn seine Jungen schreien. Bóg to czyni wtedy, gdy pisklęta jego wołają do Boga. Und die Schrift sagt zu Gott. Słowo tu mówi do Boga. Hast du schon mal so Raben krächzen hören? Junge Raben? Czy ty już kiedyś słyszałeś krzyk takich młodych kruków? Das hört sich nicht so schön an. To nie ma zbyt pięknego brzmienia. Ist dir jemals der Gedanke gekommen, dass sie nach Gott zu Gott schreien? Czy kiedykolwiek ci przyszła myśl do głowy, że te kruki małe krzyczą do Boga? Du sagst, das ist der Instinkt dieser Tiere. Nie, ty powiesz, na pewno to instynkt tych zwierząt każe im krzyczeć. Aber Gott interpretiert das so. Ale Bóg w ten sposób to interpretuje. Wenn die jungen Raben in ihrem Nest schreien. Jeżeli te młode kruki w swoim gnieździe w ten sposób krzyczą, dann sagt Gott, sie schreien zu mir. To Bóg mówi, one wołają do mnie. Und Gott hört das. I Bóg to słyszy. Und Gott bereitet ihnen ihre Speise. I Bóg przygotowuje ich pokarm dla nich. Sollte er unser Gebet nicht hören? Czyż taki Bóg nie miałby wysłuchać naszej modlitwy? Wenn wir zu ihm rufen? Gdy my do niego wołamy. Ich glaube, dass uns Gott das sagen will. Ja myślę, że właśnie to Bóg chce nam powiedzieć. Ich bin besorgt für dein tägliches Brot. Ja troszczę się o twój codzienny chleb. Ob du ein Löwe bist? Obojętnie, czy jesteś lwem, oder ein Rabe. Czy jesteś krukiem. Ich bin es, der für dich sorgt. Ja jestem tym, który się troszczy o ciebie. Das Thema der nächsten vier Verse ist ein anderes. Tematem następnych czterech wierszy jest coś innego. Wir haben wieder verschiedene Tiere. Znowu oglądamy tutaj różnorodne zwierzęta. Aber ein Thema. Ale jeden temat. Die Geburt von Jungen. Chodzi tutaj o narodzenie się młodego pokolenia. Das Heranwachsen der Jungen. I dorastanie tego młodego pokolenia. Und wie zum Schluss die Jungen die Elterntiere verlassen. I na koniec oglądamy, że te młode zwierzęta opuszczają swoich rodziców. Geschwister, das ist ein Themenkreis, der geht etwas tiefer als das tägliche Essen. Tak, bracia i siostry, to jest taki temat, który troszeczkę dalej wykracza poza krąg codziennego zaopatrzenia w pożywienie. Das sind die Fragen der Familie. Tu chodzi o pytania dotyczące rodziny. Zuerst, wie gesagt, geht es um die Geburt. Jak powiedziałem, najpierw chodzi o narodzenie. Frauen, die ein Kind erwarten. Niewiasty, które oczekują dziecięcia. Haben doch gewisse Ängste, oder? Z pewnością poruszane są przez pewnego rodzaju strach. Wird das, tak, czy nie? Wird das alles gut gehen während der Schwangerschaft? Myślą, czy wszystko dobrze będzie szło w czasie ciąży? Wird das Kind im Mutterleib gesund heranwachsen? Czy to dzieciątko w moim łonie będzie dobrze się rozwijało? Wird das Kind gesund zur Welt kommen? Czy to dzieciątko zdrowo się na świat narodzi? Werde ich gesund bleiben dabei? Czy i ja pozostanę przy zdrowiu? Das sind jedes Mal Sorgen. To są za każdym razem takie same troski. Ist übrigens eine der ganz wenigen irdischen Verheißungen, die wir haben, die unsere Schwestern haben. Eine der ganz wenigen irdischen Verheißungen, die wir haben. To im Timotheusbrief. Tutaj oglądamy tam jedną z niewielu tych ziemskich obietnic, które my posiadamy, zapisane w liście do Tymoteusza. Dass die Frauen gerettet werden in Kindesnöten. Tam jest napisane, że te niewiasty będą wyratowane z tych strachów dotyczących tego narodzenia dzieci. Wenn hier jemand im Raum mit diesen Nöten im Moment sie trägt,
Jeżeli tu w tej sali akurat w tej chwili jest ktoś taki, który takimi tego rodzaju troskami się teraz męczy, Gott, der das bei den Tieren alles genau beobachtet und weiß, to Bóg, który u zwierząt wszystko dokładnie wie i dokładnie obserwuje, kennt auch deine Sorgen. Kennt auch deine Sorgen. On zna również i twoje troski. Als der Herr Jesus die Not seiner Jünger beschreibt in der Zeit zwischen dem Kreuzestod und der Auferstehung, gdy Pan Jezus opisywał te troski Jego uczniów pomiędzy tą Jego śmiercią na krzyżu a zmartwychwstaniem, da nimmt das Bild einer Frau, die ganz kurz vor dem Gebären ist. To użył właśnie obrazu takiej niewiasty, która krótko jest przed rozwiązaniem. Ja, er weiß um deine Not. Tak, wiedz o tym, on zna twoją troskę. Und jetzt dieser Vers 4. A teraz oglądamy wiersz 4. Ihre Kinder werden stark, wachsen auf im Freien, sie gehen fort und kehren nicht zu ihnen zurück. A gdy ich młode nabierają sił, wzrastają na otwartym polu, odchodzą i już nie wracają do nich. Alle, die hier Eltern sind. Wszyscy ci, którzy są rodzicami und Kinder aufgezogen haben. I wychowali swoje dzieci. Geschwister, ist das nicht eine Beschreibung von Jahrzehnten unseres Lebens? Czy nie widzicie tutaj, bracia i siostry, opisu dotyczącego dziesiątek lat naszego życia? Die Kinder werden stark. Dzieci dorastają, wzmacniają się. Wenn wir das erstmal im natürlichen Bereich sehen, gdy na to się spojrzy, co do tego naturalnego przebiegu, dann ist das unser Wunsch. To z pewnością jest to naszym życzeniem, dass unsere Kinder gesund heranwachsen, aby nasze dzieci wzrastały zdrowo, kräftig werden, aby były mocne. Aber wir können das auch geistlich sehen. Ale my możemy na to również spojrzeć duchowo. Von den Jünglingen im Johannesbrief heißt es, bo o młodzieńcach, którzy są opisani w liście Jana, jest napisane, dass sie stark sind, że oni są mocni, weil das Wort Gottes in ihnen bleibt. Dlatego, że Słowo Boże w nich trwa. Ist das nicht der Wunsch aller Eltern? Czyż takie też nie jest życzenie wszystkich rodziców? Wenn sie den Kindern das Wort Gottes nahe bringen, bo gdy oni przybliżają Słowo Boże swoim dzieciom, dass sie es in einem guten Herzen aufnehmen, a na pewno życzą sobie, aby dzieci to przyjmowały dobrym sercem, dass sie sich bekehren, aby i nawróciły się, dass das Wort in ihnen bleibt, chcą, aby to słowo w nich dalej zostało, und dass sie stark werden darin, i aby oni byli w tym mocni. Und haben wir gelesen, sie wachsen auf im Freien. Myśmy czytali, że oni nabierają sił i wzrastają na otwartym polu. Das ist bei den Tieren so. Tak jest to w przypadku zwierząt. Wenn ich jetzt an einen Fuchs denke, der ist hier nicht beschrieben, aber ich denke mal an einen Fuchs. Jeśli bym sobie pomyślał o lisie, który tu wprawdzie nie jest opisany, dann sind die ersten Tage, ich weiß nicht wie lange, ich bin kein Biologe, die Kinder in der Höhle. To wiemy dobrze, że te pierwsze dni, ja nie wiem dokładnie ile, bo nie jestem biologiem, ale te młode pozostają razem z rodzicami w tej norce. Versteckt. Ukryte przed światem. Solange sie noch bei der Mutter säugen. Na, tak długo, jak tylko korzystają i ssają z piersi matki. Aber der Tag kommt. Ale nadejdzie kiedyś taki dzień. Da streckt das junge Füchslein zum ersten Mal seine kleine Nase aus der Höhle raus. Wtedy ten młodziutki lisek wysunie swój nosek z norki. Am Anfang entfernt es sich noch nicht weit von der Höhle. Z całą pewnością na początku nie będzie się zbytnio oddalał od norki. Aber je älter es wird, ale im będzie starszy, umso mehr Zeit wird es im Freien verbringen. To z pewnością coraz więcej czasu będzie spędzał na wolności, na wolnym przestrzeni. Und immer ein bisschen weiter weg vom Muttertier. I ciągle coraz to dalej będzie się oddalał od rodziców. Immer etwas selbstständiger. Będzie się stawał coraz to bardziej samodzielnym. Ist es bei unseren Kindern nicht ebenso? Czy i w stosunku do naszych dzieci dokładnie tak samo nie jest? Eine Zeit lang haben wir sie in unserem Haus. Pewien okres czasu mamy ich w swoim domu. Wichtige Jahre.
To są bardzo ważne lata. Das sehen wir bei Mose, nicht? My to na przykład oglądamy w przypadku Mojżesza. Aber dann müssen wir sie irgendwann gehen lassen, zeitweise. Ale wtedy nastaje taki czas, że na pewien okres czasu musimy pozwolić, aby odeszli od nas. Wie viel Sorgen sind damit verbunden? To ileż różnych trosk z tym się wiąże. Ich habe diese Gefahren bei meinen ersten Kindern zu gering gesehen. Ja te niebezpieczeństwa dotyczące dzieci w stosunku do mojej najstarszych dzieci nie doceniałem. Wir lieben Eltern, wir müssen beten für unsere Kinder. Tak, mili rodzice, my musimy się wiele modlić za naszymi dziećmi. Draußen im Freien gibt es viele Gefahren. Bo na zewnątrz, na wolnej przestrzeni jest wiele niebezpieczeństw. Hier bei diesen Tieren kommt der Zeitpunkt, wo sich die Jungtiere ganz von den Eltern trennen. Tutaj w przypadku tych zwierząt nastaje taki punkt czasowy, w którym całkowicie się oddzielają od swoich rodziców. Unsere Kinder werden vielleicht auch einmal eine eigene Wohnung haben. Może też i kiedyś dojdzie do tego, że nasze dzieci będą zamieszkiwały w odrębnym mieszkaniu. Einen eigenen Hausstand gründen. Utworzą swoją własną rodzinę. Wie haben sie unser Haus verlassen? To w jakim stanie oni opuścili nasz dom? Als Kinder Gottes. Czy wyszli z tego domu jako dzieci Boże? Dann können wir sie mit einer gewissen inneren Ruhe ziehen lassen. To wtedy możemy pozwolić im odejść z pewnego rodzaju spokojniejszym sumieniem. Aber wenn sie noch nicht errettet waren? Ale jeżeli odchodzą, a nie byli jeszcze uratowani i zbawieni, dann können wir nur noch für sie beten. To możemy tylko się za nimi modlić. Vielleicht sind da sogar Kinder bei, die nicht mehr zurückkehren. Może też i to będą dzieci takie, które już nigdy więcej do nas nie wrócą. Weil sie mit diesem frommen Elternhaus nichts mehr zu tun haben wollen. Bo może już nie będą chciały mieć nic do czynienia z takim pobożnym domem rodzicielskim. Kennt Gott das auch, diese Nöte? Czy Bóg też zna tego rodzaju troski? Im Alten Testament lesen wir. W Starym Testamencie czytamy. Ich habe Kinder großgezogen. Ja wychowałem dzieci. Und sie sind von mir abgefallen. A one ode mnie odeszły, odpadły ode mnie. Gott kennt auch diese deine Schmerzen. Bóg zna i tego rodzaju bóle w twoim sercu. Wenn das dein Teil ist. Jeżeli to w ogóle jest twoim udziałem. Die nächsten drei Tiere, von denen wir hier lesen. Następne trzy rodzaje zwierząt, o których tu czytamy. Sind wirklich wilde Tiere. To w rzeczywistości są dzikie zwierzęta. Das ist die gemeinsame Eigenschaft der nächsten drei Tiere, dass sie wild sind. To w ogóle jest wspólną cechą następnej grupy trzech zwierząt, że one są dzikie. Bei dem Esel wird dieser Freiheitsdrang besonders hervorgehoben. Wild und frei. Jeśli chodzi o dzikiego osła, to szczególnie tu jest podkreślone to, że on jest dziki i lubi wolność. Bei dem Ochsen wird hervorgehoben wild und stark. Co do muła, tutaj jest podkreślone, że on jest dziki i mocny. Und bei dem Strauß wild und unvernünftig. A co do strusia, widzimy, że jest dzikie i bez rozumu. Gott hat ihm keinen Verstand gegeben. Czytaliśmy, że Bóg nie udzielił mu rozumu. So schildert es er hier. Tak to jest tutaj opisane. Zeigen uns diese drei Tiere. Ich mach mal eine praktische Anmerkung hier dazu, den natürlichen Menschen. I teraz taką praktyczną wskazówkę w tym chciałbym zobaczyć, porównując to z człowiekiem, który nie jest nawrócony. Er will keine Ordnung. Taki człowiek nie chce porządku. Er will keine Einengung. On nie chce jakiegoś ograniczenia. Er will niemanden haben, der ihn reinredet. Nie chciałby nikogo, który będzie mu coś podpowiadał. Er will endlich sein eigenes Leben führen.
On chciałby w końcu prowadzić swoje własne życie według samego siebie. Dann diese Stärke, die wir bei dem Ochsen sehen. A następnie widzimy tutaj tą moc, tą siłę u bawoła. Gott spricht immer so zu Hiob. Bóg w ten sposób mówi tutaj do Joba. Eigentlich könntest du den gut gebrauchen, Hiob, nicht? Könntest du den gut gebrauchen, Hiob, nicht? Jobie, w zasadzie to mógłbyś dobrze wykorzystać takie zwierzę. Als Landwirt. Jako rolnik. Könntest du deine Böden damit bestellen? Przecież mógłbyś swoje bruzdy z nim, z jego siłą wykonać. Könntest du die Ernte zum Schluss damit heimbringen, mit diesem starken Tier? Następnie mógłbyś za pomocą tego mocnego zwierzęcia zwieść wszystkie plony do swojego domu. Aber kannst es nicht. Ale nie możesz. Du kannst ihn nicht bändigen. Ty nie możesz go opanować, okiełznać. Bei diesem Wildochsen denke ich in der Bibel immer an einen Mann. Co dotyczy tego dzikiego bawołu, to zawsze mi się przypomina jeden mąż opisany w Biblii. Den Menschen nicht bändigen konnten. Mąż, którego ludzie nie potrafili niczym związać. Wild und stark. Który był dziki i mocny. Saulus von Tarsus. Był to Saul z Tarsu. Die hatten alle Furcht vor dem. Auch die Gläubigen hatten Furcht vor dem. Który siał wokoło siebie strach i przerażenie, głównie wśród wierzących. Zu Recht, nicht? Tak, mieli rację, bojąc się go, prawda? Er brachte sie ins Gefängnis. Przecież on wtrącał ich do więzienia. Er verfolgte sie überall. On ich tropił i śledził wszędzie. Ein Mann voller Energie. Był to mąż pełen energii. Aber nur in Feindschaft gegen die Gläubigen und Gott. Ale tylko żyjący w wrogości w stosunku do Boga i do wierzących. Niemand konnte ihn zähmen. Nikt nie potrafił go pohamować. Außer Gott. Za wyjątkiem Boga. Auf dem Weg nach Damaskus. Wtedy na tej drodze do Damaszku. Da legte Gott ihm das Joch auf. Tam Bóg na niego włożył swoje jarzmo. Na dieser Wildochse. Tak, aby ten dziki osioł von Gott gezähmt, został okiełznany przez Boga die Ernte heimgebracht. I aby mógł zwieść do domu Bożego żniwo. Vielleicht habt ihr erwachsene Söhne. Może i wy macie dorosłych synów, die solch einem Wildochsen gleichen. Którzy są podobni do takiego dzikiego osła. Gott vermag. Bóg jest w stanie. Wie gesagt, bei der Straußin sehen wir mehr die Unvernunft. Tak jak powiedziałem poprzednio, co do tej strusicy, to oglądamy jej nierozsądne postępowanie. Auch eine gewisse Unbekümmertheit. I pewnego rodzaju brak zatroskania. Übrigens, meistens ein Kennzeichen von jungen Menschen. A tak poza tym, to w większości przypadków jest to cecha charakteryzująca młodych ludzi. Manchmal auch von älteren noch. Może też i charakteryzująca starszych. Aber man findet es mehr in der Jugend. Ale o wiele częściej spotykamy się z tą cechą w młodości. Unbekümmertheit bis hin zur Unvernunft, jedenfalls in den Augen der Erwachsenen. Niezatroskani aż do nierozsądnego postępowania. Przynajmniej tak oceniają to dorośli. Gott hat auch darüber sein Auge. Bóg również i w tym na to skierował swoje oko. Als meine ersten Kinder den Führerschein machten. Gdy moje pierwsze dzieci zrobiły prawo jazdy. Und ich so beobachtete, nach einem Vierteljahr wurde das immer schneller, das Autofahren. I gdy ja ich obserwowałem i w ciągu pierwszego półrocza ich auto jeździło coraz to szybciej. Wenn es in der Kurve nicht quietschte, war es nicht schön. I gdy nie było pisku opon na zakręcie, to nie było wystarczająco dobrze. Unbekümmert. Niezatroskani. Hab mich oft ins Gebet gebracht. Te dzieci wiele powodowały trosk skłaniających mnie do modlitwy. Wenn ich wusste, meine Kinder sind stundenlang unterwegs, bis sie dann wieder zu Hause sind.
Gdy ja wiedziałem, że moje dzieci są przez długie godziny w drodze, zanim dojadą do domu. Und wenn ich wusste zu der Zeit, wann sie etwa abgefahren und dann muss ich sie erwarten. A gdy ja wiedziałem, że mniej więcej o tej godzinie wyjechały, a potem o takiej i takiej godzinie powinny być już w domu. Und sie waren immer noch nicht da. A ich ciągle jeszcze nie było w domu. Wie oft bin ich ihnen einen ganzen Kilometer entgegengelaufen. O, jakże często ja długie kilometry szedłem im naprzeciw. Weil ich endlich sehen, das Auto sehen wollte. Bo ja w końcu chciałem zobaczyć ich auto. Um zu wissen, sie sind wieder auto. Um zu wissen, sie sind wieder gesund zu Hause. Aby przekonać się, że nareszcie dojechali zdrowo do domu. Wie viel Sorgen haben wir für Kinder, die einfach unbekümmert sind. O, jakże wiele mamy trosk o dzieci, które żyją bez trosko w tym świecie. Gott weiß das auch. Bóg również wie o tym. Er, der den Strauß gemacht hat, so wie der Strauß ist. Bóg, który stworzył strusia takim strusiem, jakim on jest, kennt auch diese Dinge. On zna również i te rzeczy. Jetzt haben wir wieder noch ein starkes Tier. Teraz następnie dalej oglądamy jedno z mocnych zwierząt. Aber nicht wild. Ale nie jest dzikie. Ein gezähmtes Tier. Jest to zwierzę udomowione. Ein Streitross. Tutaj oglądamy konia, który jest wyćwiczony w boju. Vielleicht so stark wie der Wildochse, aber gezähmt. Może tak mocny jak dziki osioł, ale okiełznany. Aber ein Streitross ist noch ein ganz besonderes Pferd. Ale koń, który jest wyćwiczony w bitwie polowej, jest szczególnego rodzaju zwierzęciem. Es ist schon gar nicht so einfach, ein Pferd zu einem guten Reitpferd zu machen. To nie jest wcale taką rzeczą prostą, aby jakiegokolwiek konia uczynić koniem zdatnym do jazdy wierzchem. Denn eigentlich liebt das Pferd den da oben im Sattel nicht. Bo żaden koń nie lubi, jak mu ktoś na karku siedzi. Aber ein Pferd zu einem Streitross zu machen. Ale zrobić z konia takiego, aby on był przydatny w walce na polu. Das ist völlig gegen das Naturell dieses Tieres. To jest działać całkowicie przeciwko naturze tego zwierzęcia. Ein Pferd ist ein Fluchttier. Bo koń to zawsze jest zwierzęciem płochliwym. Wenn ein Pferd erschreckt wird, jeżeli koń się czegoś przerazi, dann bricht es aus und läuft weg. To on natychmiast podejmuje ucieczkę i na ślepo ucieka. Ein Pferd würde von sich aus niemals mitten in den Kampf hineingehen. Żaden z koni bez wyćwiczenia nie wbiegnie w środek bitwy, wojny. Alles, was es dort optisch wahrnimmt, dieses Blitzen der Schwerter. Bo wszystko to, co ten koń odbiera, czyli te błyski poruszanych mieczy. Und das, die Geräusche, die dort sind. I te wszystkie dźwięki, które się rozlegają na polu bitwy, würden normalerweise dieses Tier zur Flucht bewegen. To było normalną jest rzeczą, że zwykłego konia skłaniają natychmiast do ucieczki. Nein, ein Streitross nie. Hat eine jahrelange Ausbildung. Taki koń, który jest przygotowany do bitwy, on ma za sobą wieloletnią szkołę. Jetzt möchte ich die Anwendung auf uns machen. I teraz chciałbym to na nas samych zastosować, ten przykład. Wir sollen Streiter Christi sein. My powinniśmy być wojownikami Chrystusowymi. Wir sollen den geistlichen Kampf kämpfen. Den geistlichen Kampf kämpfen. My powinniśmy walczyć ten bój duchowy. Und das bedarf auch der Schule Gottes. A to też wymaga przejścia przez szkołę Bożą. Wir kommen nicht als Streiter Christi auf die Welt. My nie narodziliśmy się jako wojownicy Chrystusowi. Und wir sind es auch noch nicht am Tag unserer Bekehrung. I nie staliśmy się również wojownikami Chrystusowymi w dniu naszego nawrócenia się. Ich will euch ein Beispiel aus dem Neuen Testament zeigen. A chciałbym wam pokazać przykład z Nowego Testamentu. Markus. Przykład Markus. Marek. Der
wollte mal die Kampfesluft schnuppern. Ten chciał posmakować tego powietrza wojennego. Aber als der Schlachtenlärm etwas näher rückte, ale gdy ten zgiełk bitwy i wojny zbliżył się do niego, da ergriff er die Flucht. To odwrócił się i uciekł. Ich spreche in Bildern, ihr versteht das, nicht? Ja to mówię obrazowo, z pewnością rozumiecie, co mam na myśli. Markus hat noch nicht standhalten können. Tak, Marek nie potrafił jeszcze wytrwać. Später dann ja. Trwać. Später dann ja. Później czytamy o tym, że tak, potrafił. Bringe Markus mit, er ist mir nützlich zum Dienst. Paweł powiedział, a przyprowadź mi Marka, bo on mi jest wielce użyteczny w służbie. So möchte Gott auch uns, der Herr Jesus, uns zu Streitern Christi machen. Tak też i Bóg chciałby z nas uczynić tych wojowników Chrystusowych, die im Kampf nicht nach Hause laufen, którzy, gdy pojawia się walka, nie uciekają do domu, die nicht fliehen, którzy nie uciekają, wenn es gilt, stand zu halten, tylko potrafią się ostać, die es gelernt haben, für den einmal den heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen, którzy nauczyli się, aby podjąć tą raz świętym podaną walkę. Dann kommen die beiden letzten Tiere. A następnie oglądamy dwa ostatnie zwierzęta. Es kommen noch einmal zwei Vögel. Jeszcze raz tutaj oglądamy dwa ptaki. Was ist das Thema bei diesen Vögeln? Jaki jest temat teraz dotyczący tych dwóch ptaków? Die Höhe. Wysokość. Sie halten sich entweder für eine gewisse Zeit oder andauernd in der Höhe auf. Te ptaki albo na określony okres czasu, albo w ogóle w całym swoim życiu przebywają na wysokościach. Der erste Vogel, der uns genannt wird, wird bei uns im deutschen Habicht übersetzt, vielleicht bei euch anders. Pierwszy ptak, który tutaj jest wymieniony, to u nas w języku niemieckim jastrząb. Myślę, że i u was też. Da heißt es in Vers 26: Schwingt sich der Habicht durch deinen Verstand empor. W 26. wierszu tego 39. rozdziału Księgi Joba czytamy: Czy mocą twojego rozumu wzbija się jastrząb? Ja, du kannst dich ja mal, wenn ein Habicht da, sagen wir, auf einem Zaunpfosten hockt. Na pewno widzieliście jastrzębie, które siedzą na słupku płotu. In einer gewissen Entfernung hinstellen. I z pewnej odległości można ich obserwować. Und deinen Verstand richtig anstrengen. Und an. Deinen Verstand richtig anstrengen. I teraz spróbuj wysilić cały swój rozum. Der Habicht wird kaum auf deine Verstandesanstrengungen in irgendeiner Weise reagieren. Nieważne jak mocno byś wysilał cały swój rozum, to jastrząb w żadnym wypadku się nie poruszy, tylko dlatego, że ty tak chcesz. Nein, aber der Verstand Gottes. Nie, ale on rozumie Boga. Der lässt den Habicht aufsteigen. To Bóg rozkazuje jastrzębiowi, aby wznosił się w górę. Geschwister, sagen wir nicht als Gläubige wieder einfach, das ist doch Instinkt. Bracia i siostry, nie mówmy tak po prostu, to przecież instynkt. Lassen wir es doch so stehen, wie es hier im Wort Gottes steht. Zostawmy to tak, jak tu jest napisane w Słowie Bożym i przyjmijmy to. Er schwingt sich durch den Verstand Gottes empor. On wznosi się w górę na skutek działania rozumu Bożego. Der Habicht hat anders wie der Adler sein Nest in der Nähe der Erdoberfläche. Wiecie, jastrząb ma swoje gniazdo w pobliżu powierzchni ziemi. Auf einem Baum. Na jakimś drzewie. Aber mehr in der Niederung. Ale z reguły zawsze na nizinach. Und wenn er in die Höhe will, ale gdy się chce wzbić w górę, dann muss er aufsteigen. To on musi się wznosić. Das kostet Energie. A to wszystko kosztuje wysiłek i energię. Könnt ihr als Physiker ausrechnen, wie viel Joule da gebraucht werden, dass er dann nach oben kommt?
Kto jest mocny w fizyce, to może wyliczyć, ile Julie musi zużyć energii, aby wznieść się w górę. Aber es kostet Energie. Ale to zawsze kosztuje wydatek energetyczny. Hast du dich heute aufgeschwungen? Aufgeschwungen. Bist du heute einmal in die Höhe gekommen? Czy i ty dzisiaj wzniosłeś się w górę? Ich kann es auch direkter sagen, hast du dich heute einmal in den himmlischen Örtern aufgehalten? Nie, ja chciałbym to określić bardziej bezpośrednio. Czy ty dzisiaj wzniosłeś się w te niebiańskie miejsca? Das kostet Energie. To też kosztuje wydatek energii. Sich zu erheben von der Erde, aby się wznieść z tej ziemi, und sich aufzuschwingen, i aby wznieść się w górę, und wenn der Habicht dann oben angekommen ist, ale gdy w końcu Jastrząb znalazł się w górze, vielleicht indem er Kreise gezogen hat, może w ten sposób, że on krążył w prądach wznoszących do góry, dann suchen sie irgendwo eine Warmluftschicht. Tak, ten ptak poszukuje takiego prądu, który wznosi się w górę. So wie Segelflieger. Dokładnie tak samo jak szybowiec. Sie suchen die Thermik. Szuka tego miejsca, z którego termika niesie go w górę. Und wenn sie die gefunden haben, i gdy znajdzie taki komin wznoszący w górę, dann breiten sie die Flügel aus. To tylko musi rozpostrzeć swoje skrzydła. Hier heißt es nach Süden. A tutaj jest napisane, że on rozciąga swoje skrzydła ku południowi. Da wo Hiob lebte, waren im Süden die großen Wüstengebiete. Tam, gdzie żył Job, tam na południu były ogromne obszary pustynne. Da kam die Warmluft her. Tam nagrzany piach dawał prądy wznoszące w górę. Da fand er die Winde, die ihn trugen. I tam Jastrząb mógł znaleźć te prądy, które go wznosiły w górę. Und dann schwebte er dahin. I on wlatywał w te prądy. Vielleicht sah er da unten eine Schlacht. Może Jastrząb widział gdzieś na dole odbywającą się bitwę. Vielleicht ein Streitross da unten, nicht? Może widział tam takiego konia zdatnego do bitwy. Ich habe da absichtlich noch mal zurückgeblendet. Ja to celowo z powrotem teraz wracam myślami do poprzednich wierszy. Beides ist christliche Wirklichkeit. I obydwie rzeczy są, należą do tej rzeczywistości chrześcijańskiej. Der Kampf. Walka. Aber das andere auch. Ale i to, co jest tutaj jako drugie wymienione. Dahin gleiten. Te szybowanie. Und dann zum Schluss kommt der Adler. A na koniec tego rozdziału wymieniony jest orzeł. Bei ihm ist noch eins etwas anders als beim Habicht. Co do niego, to jest inną cechą różniącą go od jastrzębia. Er hat schon sein Nest in der Höhe. Bo orzeł buduje swoje gniazdo w górze. Auf den Felsspitzen. On buduje swoje gniazdo na takich wierzchołkach skał. Das ist sein gewöhnlicher Aufenthaltsort. To jest miejsce przebywania, gdzie on zwyczajowo przebywa. In der Höhe. Tam w górze. Und da ist ein Satz hier bei dem Adler, der so zu meinem Herzen spricht. I tutaj, co dotyczy tego orła, to jedno zdanie tak do głębi mojego serca przemawia. In die Ferne blicken seine Augen. W dal spoglądają jego oczy. Das Streitross kann das nicht. Koń ten zdatny do bitwy nie potrafi tego. Mitten im Schlachtgetümmel kann das Auge nicht weit hinschauen. Bo znajdując się w środku bitwy, nie można oczu wyciągać naprzód. Das Streitross sieht nur die blitzenden Waffen vor seinem Augen. Ten koń widzi tylko błyskające te ostrza mieczy. Kampf und Streit. Tam widzi walkę i potyczkę. Aber bei dem Adler heißt es weithin blicken seine Augen. Ale co do orła jest napisane, że daleko sięgają jego spojrzenia jego oczu.
Hast du heute auch schon einen weiten Blick gehabt? Czy ty i dzisiaj miałeś taką chwilę dalekiego spojrzenia? Dazu müssen wir uns in der Höhe befinden. Ale aby to mogło się odbyć, musimy sami znaleźć się na wyżynie. Und dann dürfen unsere Augen weithin blicken. I wtedy dopiero nasze oczy mogą w dal spojrzeć. Bis in die Ewigkeit. I sięgnąć nawet do wieczności. Ich hoffe, ich habe die praktischen Anwendungen in diesem Kapitel nicht überstrapaziert. Mam nadzieję, że praktyczne zastosowanie wskazówek z tego rozdziału nie za bardzo uwypukliłem. Aber es ist für mich wunderbar. Ale dla mnie jest to tak cudowne, wie diese Themen angeordnet sind. W jaki sposób te poszczególne tematy następują jeden po drugim. Es fing an mit dem Sattwerden. A rozpoczyna się od nasycenia się. Mit unseren ganz irdischen Bedürfnissen. Rozpoczyna się od całkiem zwyczajnych ziemskich potrzeb. Dann haben wir das Themenfeld der Familie gehabt. Następnie żeśmy mieli ten temat dotyczący naszej rodziny. Sorgen, die tiefer gehen als nur die, als die Sorgen um das tägliche Essen. Troski sięgające głębiej niż troski o codzienne wyżywienie. Dann haben wir den christlichen Kampf und Streit gehabt. A następnie żeśmy tutaj oglądali tą chrześcijańską walkę i potyczkę. Auch eine Wirklichkeit in unserem Leben. To też jest rzeczywistością w naszym życiu. Und zum Schluss haben wir dieses wunderbare gehabt, dieses Verweilen in den himmlischen Örtern. A na koniec żeśmy mogli oglądać tą cudowną rzecz przebywania w tych niebiańskich miejscach. Ich hoffe, das ist auch eine Wirklichkeit in unserem Leben. Ja mam nadzieję, że i również to jest rzeczywistością w naszym życiu. Aber zu allem. Ale do tego wszystkiego. Bereichen gibt Gott uns die Kraft. Do wszystkich tych zakresów Bóg daje nam zawsze swoje siły. Und ist Gott, der alles weiß in jedem dieser Bereiche unseres Lebens. I to jest Bóg, który zna wszystko w każdym zakresie naszego życia. Wollen wir ihm nicht vertrauen? Czy nie chcielibyśmy jemu zaufać?